Dziś Wielka Sobota to ostatni dzień Wielkiego Tygodnia poprzedzający święto Zmartwychwstania. Tradycyjnie w tym dniu błogosławi się pokarmy na stół wielkanocny. Dzisiaj Wielka Sobota, czyli święcenie pokarmów. Widzę, dwa koszyki są. Co tam macie w tych koszykach? No to jajka mamy chleb, szynkę tutaj, nie wiem czy, nie, to w innym koszyku jeszcze było. A to więcej tych koszyków jest? Jeszcze był jeden brat, ale uciekł. Baranka jeszcze mamy, no i nie wiem, a sól to mama nam podpowiada. No. Tak, to wszystko co się powinno znaleźć to mama podpowiada i tam jest. Oczywiście. Postaraliśmy się bardzo szybko zorganizować pyszne rzeczy. Te przygotowania też są ważne, ale przede wszystkim to przeżywanie tych świąt. Tak, tak. Dlatego od wieczora planujemy już naprawdę poświęcić się tylko przyjemnościom, tylko radości. A jeszcze teraz dzisiaj sobota, to tak troszeczkę organizacyjnie robocza. Co tam macie w koszyku? Ja mam... Szan. Jajko. Babeczkę. Chleb. Dupkę. Sól. I pieprz. Jak przeżywacie te święta? To takie rodzinne święta? Bardzo rodzinne, ciepłe. Wśród bliskich. I w kościele oczywiście. To jest taki jedyny dzień, kiedy Kościół nie sprawuje żadnej liturgii. Niczego. Nie ma mszy świętej, nie rozdaje się komunii świętej, nie ma procesji, nie ma nabożeństw pokutnych, niczego. To jest dzień, który jest dniem pełnej adoracji ciszy. I Wielka Sobota skupia się na dwóch znakach, które w naszych kościołach polskich są zawsze obecne. A mianowicie na krzyżu, do którego podchodzimy dzisiaj nie po to nawet, żeby o coś prosić, żeby w jakiś sposób okazać żal, współczucie Panu Jezusowi, ale podchodzimy z adoracją. Adoracją to słowo oznacza uwielbienie, to słowo oznacza zachwyt. My po prostu jesteśmy zachwyceni tym, że Syn Boży był gotowy oddać za nas swoje życie. I potem przechodzimy do drugiego znaku, do Bożego Grobu. I tam znowu jest niesamowicie głęboki, dziwny znak, dlatego że to jest grób, tak? Grób mieści ciało zmarłego człowieka, ale w tym grobie stoi Najświętszy Sakrament, który jest żywym Bogiem. To jak? Zmarły czy żywy? A no, my patrząc z perspektywy zmartwychwstania, wiemy, że Jezus Chrystus, chociaż umarł, to zmartwychwstał. I tam znowu jest miejsce na adorację, uwielbienie, zachwyt nad tym, że Bóg pokonuje śmierć, ale to nawet tą moją najgłębszą śmierć. Święty Piotr w swoim liście, rozdziale trzecim, mówi, że ten właśnie dzień to jest dzień, w którym Pan wstępuje do otchłani i wydobywa z tej otchłani tych wszystkich, którzy od Adama czekali tam na swoje zbawienie. My możemy sobie pomyśleć również w taki sposób, pewnej przenośni, że z otchłani mojej małości, mojego grzechu wydobywa mnie. A więc to jest dzień takiej właśnie cichej, pewnej refleksji, adoracji. A czemu ksiądz nie powiedział o wieczorze? Bo wtedy się zaczyna nowy dzień. Po zmierzchu zaczynamy największą z celebracji, najważniejszą celebrację całego roku liturgicznego, czyli celebrację Paschy, która nawiązuje do tego, że przez chrzest my jesteśmy włączeni w misteria, które żeśmy wspominali. Czyli nie tylko, że Pan Jezus umarł, że Pan Jezus zmartwychwstał, ale że ja przez chrzest święty zmartwychwstałem do nowego życia. Czyli teraz czas zadumy, potem czas świętowania i takiego świętowania też rodzinnego, myślę, bo to jest ważne w tych świętach. Tak, stąd dzisiaj się jakby dwie rzeczy znowu zderzają, ponieważ przychodzimy święcić pokarmy wielkanocne. No, czasami przy tym zapominamy o owej adoracji, ale jest racja w tym poświęceniu, dlatego że pełna Eucharystia od początku Kościoła składała się z tego, że gromadził się Kościół na dzieleniu ciałem pańskim i przedłużał tą radość w agapę, czyli świętowanie takie właśnie rodzinne.
I stąd dzisiaj święcimy znaki Pana Jezusa, tak jak dzieciom powiedziałem przed chwilą, przypominacze. Jajko przypomina o nowym życiu, chleb przypomina o tym, że Pan jest, tak? Baranek przypomina, że oto baranek Boży. Tymi symbolami dzielimy się już potem w tym bardzo ważnym kościele, jakim jest kościół domowy, kościół rodzinny. Dzisiaj nam bardzo, bardzo trzeba przypomnieć sobie, że Chrystus zmartwychwstał i kiedy gdziekolwiek się pokazywał, to przynosił zawsze pierwszy dar. A mianowicie mówił do ludzi: pokój z Tobą, pokój Wam. Dzisiaj tego niepokoju jest ogromnie dużo w świecie, w społeczności, a przede wszystkim w nas. I dlatego, jeżeli mogę czegoś życzyć i o coś się na nas wszystkich modlić, to o to, żeby ten pokój Chrystusa zmartwychwstałego wstąpił najpierw we mnie, w nasze domy, w naszą ojczyznę, w świat, w którym żyjemy. Chrystus wszystkim Wam mówi: pokój Wam. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.